Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stebelski, Północny Londyn. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi. Zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi, a dzisiaj albumy. Dzisiaj na tapecie mam albumy, a zaczynamy od grupy Wham. Od grupy Wham, The Final. Największe przeboje grupy Wham, The Final. I zajrzyjmy do środka, co ta płyta kryje w sobie. Wkładeczkę jedną, druga gdzieś tam leży, mam nawet chyba pod ręką. Mam nadzieję, że... A, niestety, ta sama. Aha, no dobrze. Oryginalne koperty. A co w kopertach? Płyty winylowe. Jakie? Złote. Złote płyty winylowe. Grupy mam. Największe przeboje. Proszę bardzo. Zaglądamy do drugiej koperty. Wyciągamy. Proszę bardzo. Grupa Wham. Złota płyta. Zazwyczaj ten album pojawia się w wersji czarnej. Nie czarno-białej. Czarne płyty winylowe. Tutaj mam akurat złotą, dosyć niespotykaną. Aha, dzisiaj może konkurs. Dobrze, za chwilę będzie konkurs, ale to za chwilę. Słuchajcie, teraz muzyka do filmu Grease. Grease, czyli brylantyna. Może być tawot, ale to chodzi o brylantynę. Lata 50. Mój ojciec, pamiętam, w latach 70. nawet używał brylantyny. John Travolta, Olivia Newton-John, muzyka do filmu Grease. Co tu mamy? Dużo wspaniałych rzeczy. Oczywiście od utworu tytułowego Frankie Valli, gdzie wyśpiewuje Grease, poprzez Travolta z Olivią Newton-John i tak dalej, i tak dalej. Płyta najprawdopodobniej sprzedana, ale taką formalności pokazuję Wam to. Następna płytka. Co prawda nie Travolta, ale grupa Bee Gees. To wszystko ładnie, pięknie wytłoczone jest. Z tyłu nie. Ten przód jest fantastycznie wytłoczony. To świadczyłoby o tym, że to jest pierwsze tłoczenie. Tu wytłoczone, a płyta pierwsze tłoczenie. Trifold okładeczka, czyli raz, dwa, trzy. Trzy zakładki trifold. Proszę bardzo. Bee Gees, największe przeboje. Jeff Talking, Night, Fever, Tragedy, I Should Be a Dancing, Staying Alive, How Do You Piece Your Life, Love i tak dalej. Night on the Broadway. Następne największe przeboje. Tym razem Earth, Wind and Fire. The Best of Earth, Wind and Fire. To wszystko na stronie popmaster.pl lub www.popmaster.pl, jak to woli. Proszę bardzo, jeszcze raz End Wind and Fire i I am. Słuchajcie, jeszcze jedna płytka grupy End Wind and Fire, I am. A może teraz pora na konkurs. Konkurs muzyczny dotyczący grupy Electric Light Orchestra. Tak sobie jadę samochodem i słyszę właśnie pioseneczkę i tak się słuchałem. Mówię, dobra piosenka na co? Na konkurs. Ok, zaczynamy. Lata 70. Electric Light Orchestra i ELO wydało trochę płyt w latach 70. I na jednej z tych płyt zespół śpiewa w piosenkę, w której Jeff Lynne i jego banda wyśpiewują dni tygodnia. Czyli tam poniedziałek, wtorek, i tak dalej. Tak jak śpiewał, dajmy na to, Neil Sedaka, tylko on o miesiącach wyśpiewał January, February, March i tak dalej. Tu elektrycy śpiewają nie miesiące, a dni tygodnia. I w tej piosence brakuje jednego dnia. Po prostu zamiast wyśpiewywać 7 dni, wyśpiewali tylko 6 dni. Nie pasowało im po prostu, jeden z tych dni nie pasował im do utworu, do koncepcji. Teraz wasze zadanie jest takie. Proszę podać nazwę albumu, proszę podać tytuł piosenki i proszę podać, jakiego dnia brakuje w tej piosence. Jeszcze raz. Electric Light Orchestra. Piosenka pochodzi z lat 70., tak czyli nie szukajcie w 80., 90., czy tam powyżej 90. Proszę podać nazwę albumu, tytuł piosenki i dzień, którego brakuje, którego Jeff Lynne ze swoim gangiem nie wyśpiewał, którego dnia nie wyśpiewał. I do wygrania, jak zwykle, 5 singli, które macie na głównej stronie Popmaster,
PL na samej górze. Słuchajcie, dobrze. To na tyle konkursu. Wracamy do płyt. A tu mamy co? Welcome to the Pleasure Dome, czyli Frankie Goes to Hollywood. Proszę bardzo, Frankie Goes to Hollywood. Pokładeczka niestety podniszczona, właśnie przed chwilą ją rozkleiłem. Następny składaczek, podwójny album i pani, która nazywa się Cher. Cher, jej największe przeboje, Heart of Stone, We All Sleeping Alone, ale ja szukam, bo bardzo szukam za starymi kawałkami. Dark Lady, uwielbiam to, to chyba jeszcze lata 60., może już 70. I Gypsy, Tramps and Chiefs. Cyganie, włóczędzy i złodzieje. Fantastyczne dwa kawałki z wczesnej kariery Cher. Oprócz tego to jest Shoop Shoop Song, oprócz tego jeszcze coś tam, Just Like Jesse James. Także mnóstwo fantastycznych kawałków na podwójnym albumie. 2, 4, 6, 8, 16 utworów. 16 utworów na podwójnym albumie. Może jeszcze coś wyciągnę. Zaprezentujemy. O tak, wkładeczka wygląda. Ładnie wygląda. Oho. Bardzo ładnie wygląda wkładka. No, płyta strasznie zakurzona od tego papieru, no ale to się umyje. Dosyć ładnie wygląda, może nie tak ładnie jak ta koperta. No to samo dotyczy. Płyta raczej wygląda na niesłuchaną, tylko tyle, że dużo z tego papieru albo jakiegoś kurzu czegoś tam ma. No ale to jest do załatwienia. Ok, 70 chyba 8 rok albo 9, Stevie Wonder. 79. Stevie Wonder, proszę bardzo. I album się nazywa Tajemnicze Życie Roślin. To wszystko jest wytłoczone, alfabetem Braille'a napisane pod spodem, nazwa wykonawca i tytuł piosenki. Tak mi się wydaje, bo akurat nie znam alfabetu Braille'a, ale mi się wydaje, że to jest tytuł i nazwisko wykonawcy. Trifold okładeczka, tak jak w przypadku Bee Gees i fantastyczne dźwięki. Fantastyczna podróż przez ocean, przez, nie wiem, góry. Można sobie wyobrazić wszystko w tych dźwiękach. Może fantastycznie się tego słucha. Może to nie była płyta tak wielka, nie była tak wielkim przebojem, jak to było w wcześniejszym albumie, czyli w piosenkach Tonacji Życia, gdzie album zdobył wszystko, co możliwe było do zdobycia w 77 roku. Ale mimo tego też fantastycznie się śpiewa. Śpiewać można też, fantastycznie się słucha tego. Ok, Eric Clapton, Journeyman. Journeyman Erica Claptona na stronie popmaster.pl. Zdaje się, że coś tutaj mamy problem z otworzeniem. Zostawię to. Największe przeboje, Chris DeBarge, The Very Best Of, 14 klasycznych utworów Chrisa DeBarge'a, a tu m.in. Don't Pay for Ferryman, The Traveler, Ships to Shore, Flying Home, Traveler fantastyczny, bardzo często puszczany jest przed świętami, no taką piosenkę świąteczną, nie, przepraszam, A Spaceman Came Traveling, jakoś to jest puszczane przed świętami jako piosenka świąteczna, bożonarodzeniowa. Spanish Train, Borderline, co tam mamy? Patricia the Stripper, Patricia Stripserka, też fantastyczny kawałeczek. Ok, pozostał nam jeszcze Genesis, Mama, chociaż nazwa tego albumu nie ma nazwy w sumie, Genesis się mówi, ale wszyscy mówią Mama ze względu na pierwszy utwór, który się nazywa notabene Mama. Ok, U2, Life Under the Blue Sky. Pozostało jeszcze nam The Muppet Show. Już dwie płytki są, jedynka i dwójka w Polsce, czekają na Was. A to mamy znowu już jedynkę i manam, manam, pam, param, pam, pam, manam, manam. Z tym, że tam są płyty i okładki mintowe, no to jest trochę gorzej. Ok, The Shadows, 25. 25, czyli tak, The New Album, Celebrating the Shadows 25th Anniversary. 25-lecie powstania zespołu The Shadows i z tej okazji został wydany właśnie ten album. Shaky Stevens w tym momencie wydaje album Shaky. I co mamy? Green Door, You Drive Me Crazy, It's Raining, I'm Gonna Sit Right Down to Write Myself a Letter. Proszę bardzo. Mona Lisa, I'm Knocking, It's Raining. Ok. Jeszcze Art Garfunkel, Lefty. To chyba leworęczny się rozchodzi. Ok, Commodores, The Very Best of Commodores, 16 Classic Tracks, proszę bardzo. Pierwszy utworek, fantastyczna sprawa. Nie znałem go w Polsce, w Anglii były momenty, że grano go po 3-4 razy dziennie. 3 razy powiedzmy, 3 times
Three Times a Lady, fantastyczny kawałeczek, Still, Sail On, Lady, oh, Zoom, Night Shift, Easy, co tam, Lucy, Machine Gun, Break, Brick House, OK. I już prawie dokończymy, i mamy Dr. Hook, Something You Win. Something You Win. I na koniec mamy składacze Steppenwolf. Greatest Hits, największe przeboje Greatest Hits grupy Steppenwolf, a między innymi Born to be Wild, urodzony być złym. OK, kończymy i zapraszam do następnego spotkania, a w następnym spotkaniu chociażby Tina. Tina od czego? Tina Turner. Czyli Turner to co to było? Obrabiarka do metalu? No nieważne, dobrze. OK, dajmy sobie spokój. Na razie.